oddajemy w ręce gości, ale także naszych mieszkańców. Jedno naszych, najmłodsze nasze dziecko, tor Weltrak, przepiękny, malowniczy tor wokół 200-hektarowego jeziora Izbarskiego. Przepiękne widoki, ale także ciekawe wyzwania. Przede wszystkim promujemy wspólnie z Bilko Mazury MTB aktywny, zdrowy styl życia, pokazując przepiękne bogactwo terenów izbarskich i zapraszając wszystkich gości, wszystkich naszych dzisiejszych zawodników wraz z rodzinami do tego, żeby odwiedzać Izbark jeszcze częściej, nie tylko raz w roku na Bilko Mazury MTB. Tutaj mamy wszędzie lasy i mamy cięższe tereny i lżejsze tereny, tak? Które pozwalają turystom wjechać w lżejszy teren. Trasa długa, 3 rundy, no, prawie 3,5 godziny ścigania. Runda na początku i na końcu no, bardzo ciekawa, bo fragmenty techniczne, no i środek no, to taka przelotówka. No ale było można się zmęczyć, jak widać. Trasa dosyć fajna, szybka, na początku fajny singiel, w końcówce też bardzo fajny singiel, naprawdę byłem pod wrażeniem. Ogólnie oceniam pozytywnie trasę. Trasa nie tylko dla zawodowców, ale również dla amatorów? Jak najbardziej dla amatorów, żeby ćwiczyć tą technikę, bo ten singiel naprawdę tutaj robi robota. Trasa, powiem szczerze, pode mnie. Przypasowała mi trasa, dlatego no, udało mi się wygrać. Niefortunnie na początku miałem upadek na drugim kilometrze. Zblokowałem cały wyścig, ale przeprosiłem chłopaków. I tak powiem, 10 minut musiałem odpocząć. Zanim jechałem, odpocząłem. Cały środek był bardzo szybki, ponad 30, na zjazdach po 50. No i wiedziałem, że się wszystko rozegra na końcu, na tym singlu 5-kilometrowym. Ogólnie jechaliśmy grupą 7-osobową, bardzo szybko. Co mnie zdziwiło, młodzi chłopacy wytrzymali te szybkie tempo. No i tak jak planowałem, starałem się wpaść ten singiel pierwszy. Wpadłem pierwszy, przycisnąłem. Wczoraj nie ukrywam, że to przetrenowałem, kilka razy przejechałem. Co mi to dużo dało. No i od początku do końca narzuciłem duże tempo na singlu, udało mi się odskoczyć. I już to utrzymałem do końca.